mobilizacja. Wprawdzie na ulicach miasta dzieją się straszne sceny pożegnania. U nas w blokach heroiczny spokój. W całej Europie nastąpiła mobilizacja. Niemcy rozpoczęły wojnę. Dziś z rana kanclerz Hitler złożył w Reichstagu oświadczenie, w którym żąda Gdańska, Pomorza, szeregu plebiscytów. Alarm. Kryjemy się na dole. Niezwykle radosna wieść. Komunikat radiowy donosi o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Anglię. Radio gra God Save the King, Marsjankę, jeszcze Polskę. Robi się miło i przyjemnie. Łódź zajęta. Wraca pan Grabiński z miasta i opowiada, jak to miejscowi Niemcy witali rodaków. Grand Hotel, w którym ma się zatrzymać generalicja przystrojona girlandami kwiatów. Do aut wojskowych wskakujący wille, chłopcy, dziewczęta z radosnym okrzykiem Heil Hitler. Na ulicach głośna rozmowa niemiecka. RF Rosh Hashanah, święto. Według wydanego dziś rozporządzenia sklepy mają być jutro otwarte. To cios dla Żydów od wieków największy. Rosh Hashanah, otwarte sklepy. Natomiast synagogi mają być zamknięte. Kasuje się wszelkie elementarne zasady wolności człowieka. Żydzi tego Hitlerowi nie przepuszczą. Zemsta nasza będzie straszna. Rosja zerwała pakt o nieagresji z Polską i zajęła wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. Nie mogę początkowo nic pojąć. O 5:00 wysłuchałem mowy Hitlera. Mówił w wolnym mieście Gdańsk, w owacyjnym powitaniu i przyjęciu. Mowa tego bądź co bądź wielkiego męża stanu nie była tego określenia mówcy godna. Rzucał się, wił, unosił, obrażał, przymilał się, a nad wszystko kłamał. Kłamał. W dzisiejszej Deutsche Lodzer Zeitung jest ogłoszenie o przyłączeniu Łodzi do Wartegau, okręgu Warty, a tym samym do Wielkiej Rzeszy. Nie wolno Żydom chodzić po Piotrkowskiej jako głównej ulicy miasta. Nie wolno nosić rogatywek, mundurów, szyneli, świecących guzików i lampasów. Spalono synagogę. Coś jednak jest z Niemcami nie w porządku. Od wczoraj poczęli straszny, chaotyczny rabunek. Biorą wszystko. Meble, ubrania, bieliznę, żywność. Wracamy do średniowiecza. Żółta łata znów staje się częścią stroju żydowskiego. Szkoła zabrana. Dano czas do jutra wieczór na wyniesienie wszystkiego. Uczniowie pomagają najętym tragarzom. Nastrój grobowy. Wyszorowałem dziś podłogę. Nie chciałem, aby mama się męczyła ze swoim artretyzmem. A oprócz tego dostałem 15 fenigów. Kończy się dziennik wraz z rokiem kalendarzowym 39. Przypadek. Chyba tak. A może on sam chciał zacząć notatnik od nowego roku. Brakuje, wiemy, że brakuje 4 zeszytów. Te zeszyty odtwarzają 5 kwartałów. Między 1 stycznia 40 roku a 6 kwietnia 41 roku. I tu będzie się bardzo wiele działo, przede wszystkim przeprowadzka do getta, tworzenie administracji getowej i wszystkie konsekwencje tego.
Więc oczywiście Rumkowskiego koncepcja jest skądinąd chyba jedyna, nieuchronna. Trzeba tak zrobić, żebyśmy byli Niemcom potrzebni. Kiedy będziemy potrzebni? Jeżeli będziemy mogli być dla nich produktywni, czyli produkować dla Niemców. Wyjechało już kilka tysięcy osób. Wszystkie listy, które przychodzą od tych wysłanych na roboty, zapewniają o nieznanej już w getcie sytości. Mamy jeść, jeść i jeszcze raz jeść. Dziś pierwszy dzień szkoły. Droga na Marysin jest dość długa, ale co najgorsze, z powodu nieustających deszczów okropnie błotnista. Chodzimy ciągle rozmaitymi polami, dlatego buty nasze są w stanie okropnym. Mieliśmy dziś, po długim okresie bezczynności, zebranie politbiura. Przez okres zimowy staliśmy się jednak świadomą cząstką ruchu ogólnogettowego. Jutek Radzyner, jako nasz przedstawiciel, zespolił się ściśle z ruchem getta. Zimno dziś jak cholera. Wszystkie prawie pola w getcie są już zaorane. Wcale mądry pomysł. Tereny dookoła szkoły mają uprawiać uczniowie. Ale to i dobrze, gdy człowiek trochę się z ziemią zapozna. Wszystko się jeszcze przydać może. Badała mnie dziś lekarka w szkole i była przerażona moją chudością. Dała mi też natychmiast kartkę na prześwietlenie. Choroby płuc są ostatnim krzykiem mody w getcie. Zmiatają ludzi jak dyzenteria albo tyfus. Od dzisiaj dostaję w szkole dwie zupy. Mieliśmy dziś wieczorem zebranie politbiura. Zostałem wydelegowany na ogólnomłodzieżowy kurs socjologii. Cały dzień prawie odrabiam dziś zaległości. Głodny jestem jak cholera, bo z mego chlebeczka, który miał starczyć do wtorku włącznie, śladu już nie ma. Trudno mi jest się jednak opanować, przy czym osłabienie tak mi czasami dokucza, że muszę jeść. I chleb znika. A potem męka jeszcze większa. Mama pracuje. Wychodzi o 7, a wraca o 9 wieczór. Ojciec wychodzi teraz na dzienne dyżury od 8 do 8. Całe gospodarstwo leży więc na barkach Nadzi. Ona, jak i mama, oddają ojcu po 10 dekagramów chleba. On jednak nie potrafi tego docenić i jego stosunek do nich, jak i do mnie, jest niedobry. Zdradza nienasycony egoizm. Ogromne ilości wojska, zmotoryzowanego i pieszego, ciągle przechodzi z Gierska. A maszyn, jakie mają, nie widziałem jeszcze w życiu. Nie wolno wówczas Żydom przechodzić nawet mostami. Dokąd się wloką w takich ilościach? Nikt nie wie. Moje prześwietlenie wykazało stan bez zmian w płucach, natomiast jakieś nieporządki w sercu. W nocy dostałem okropnych wymiotów i dzisiaj cały dzień przeleżałem osłabiony jak nigdy. Ledwie się ma dziś czym napełnić ten zachłanny żołądek, a tu jeszcze zwrócić to jedzenie, nie wykorzystawszy go. To już rzeczywiście granda. Oddałem dziś do gazetki mój pierwszy wiersz żydowski, Smutek. Przejrzał go Wolman, literat żydowski.
a obecnie nauczyciel żydowskiego w naszej szkole. I ocenił, że przejawia się w tym wierszu talent, pokryty jednak grafomaństwem. Niemcy zawarły pakt przyjaźni z Turcją. Czy to ma być zabezpieczenie się na wypadek wojny z Sowietami? Aresztowano dziś wszystkich wiadomościarzy, to znaczy takich, którzy słuchali radia. Siedzi już 40 kilka osób. Niebywała, wspaniała wiadomość. Otóż Niemcy wypowiedziały podobną sobie wojnę. Oby tylko nie nastąpił teraz pakt niemiecko-angielski. Oby tylko zjednoczona burżuazja światowa nie ruszyła na ukochane, wolne, potężne Sowiety. Wszystko okazuje się prawdą. Całe getto jest jak jeden ul. Wszyscy czują, że nareszcie otwiera się możliwość wybawienia. Newtek oznajmił mi, że zostałem przyjęty do ścisłej partii getta, do piątki szkolnej, wybranej z całego naszego dotychczasowego związku. Mamy mieć pieczę nad wszystkimi członkami i przygotowywać się duchowo do mającego nadejść czynu. A w domu coraz gorzej. Ojciec już 8 dzień pracuje za darmo, jako zapomogowiec, a zapomogi jak nie widać, tak nie widać. Matka w kuchni ma coraz mniej pracy, co naturalnie odbija się na jej zarobkach. Moje lekcje stają się znów, jak rok temu, podstawą budżetową. Dziś wypadł dzień wydawania chleba. Myśmy dostali o 6 wieczór. Cały dzień oprócz trochę wody, znaczy zupy z kuchni, nic nie jadłem. A brak zup szkolnych dokuczał mi tak uporczywie, że myślałem, że padnę. Coraz trudniej mi jest głodować. Dawniej mogłem cały dzień nic nie jeść i jakoś się trzymałem. A teraz to jestem zupełnie kapeć. Wziąłem się ostatnio do tłumaczeń poetycznych. Tłumaczę na polski Dedala i Ikara Owidiusza, a z hebrajskiego na żydowski poemat Czernichowskiego, Baruch z Moguncji. Rozbolał mnie ząb, że zdaje mi się, że oszaleję. Pół twarzy napuchło mi okropnie. W szkole mieliśmy dzisiaj frajdę, co się zrobi. Lekcji nie było, bo była defilada wszystkich dzieci znajdujących się na Marysinie przed Rumkowskim. A co najważniejsze, dostaliśmy nadprogramowy podwieczorek. Po kawałku chleba z plasterkiem kiełbasy. Zaiste pański gest naszego władcy. Naturalnie nie obeszło się bez mowy. Powiedział stary, że daje nam wszystko, co może, a w zamian żąda, byśmy się uczyli i dobrze uczyli. Wraz z Rumkowskim przylazło moc dygnitarzy i gości i naturalnie cały pensjonat. Rumkowski otworzył bowiem na Marysinie pensjonat dla zasłużonych pracowników gminy, gdzie żyje się podobno lepiej niż przed wojną. Jest to tak okropny wrzut i plama hańbiąca na cielsku gminy, że zdaje się, przebaczenia znaleźć to nie będzie mogło. Dostałem dziś nową lekcję. 10 marek miesięcznie, uczeń 5 oddziału szkoły powszechnej. Lekcje te z braku czasu będę już odbywał wieczorem, wracając ze szkoły. Będę już miał teraz do 40 marek miesięcznie. Tyle jeszcze nie zarabiałem nigdy w życiu. Mimo tego szczęścia nie mam co jeść i jestem ciągle beznadziejnie głodny. Pierwszy dzień 3. roku wojny. Ile też jeszcze takich rocznic obchodzić będziemy? Bo o ile dużo, to ostatniej nie dożyjemy. Getto nas wykończy. Mimo, że nadchodzą kartofle. I mimo dużej ilości roboty nadchodzącej do getta.
Miałem dziś ciekawą i poważną rozmowę z Newtkiem Radzynerem. Otóż oświadczył mi on o całkowicie zmienionym stosunku jego i partii do mnie. To znaczy o uznaniu mnie prawie za tak zwaną jednostkę szkodliwą, co zostało rzekomo wywołane moim stosunkiem do pracy. Lekcja za lekcją. Z rana wstaje pierwszy uczeń, drugi uczeń, trzeci uczeń, szkoła, znów uczeń, odrabianie lekcji, sen, znowu rano i tak dalej. Dzień w dzień. Czasem parę stron książki, czasem brak jakiejś lekcji, a czas ucieka mimo jednostajności tak szybko, że ani się spostrzeżesz, a już sobota. Znów sobota. Miesiąc minął, lato minęło, jesień mija, a wojna trwa. Dziś ostatni dzień szkoły. Ostatni dzień mego pobytu w gimnazjum. Do diabła. Tyle tu rzeczy świat przeżywa, a takie głupstwo ma wzruszać. A jednak tak. Wzrusza mnie. Gdyż mnie tyczy i nową epokę w moim życiu rozpoczyna. Czy epokę ucznia liceum? Nie wiem. Odebrałem zdjęcie, któreśmy sobie zrobili w ostatnim dniu szkoły. Bardzo udane. Wyszedłem na nim doskonale. Odbyła się dziś konferencja Rumkowskiego z wszystkimi nauczycielami getta. Oświadczył on, że z powodu mającego nastąpić przybycia do getta 20 tysięcy Żydów z całych Niemiec, przesuwa przerwę w nauczaniu, która miała być w zimie, na teraz. A zimą się zobaczy. Zdaje się, że to już koniec szkolnictwa w getcie. Kilku moich kolegów ma już zacząć pracować w charakterze uczniów w szopie rymarskim u Podlaskiego. Będę jutro u Ryśka i pomówię o tym samym. Spadł dziś pierwszy śnieg. Sensacja niebywała. Buty przemakają mi tak strasznie, że jestem w prawdziwej rozpaczy. Znów złożyłem dziś podanie do Rumkowskiego. Tym razem po żydowsku. Proszę elegancko o pracę i o buty. Po południu przybyła na Marysin pierwsza partia wysiedleńców z Wiednia. Przywieźli wagon chleba. Ubrani wspaniale. Niektórzy mają synów na froncie. Są pastorzy i lekarze. Jest ich tysiące. Codziennie ma przyjeżdżać taka sama ilość, aż do 20 tysięcy. Jutro idę do resortu rymarskiego. Zawiadomił mnie dzisiaj Rysiek Podlaski, jak i innych chłopców, których też wtrynił. Z naszej klasy zdaje się 5 lub 6. Tak więc się złożyło, że nowy zeszyt rozpocznę już jako terminator rymarski. To ostatnie zdanie tego zeszytu, tego dziennika pod datą 23 października. Pewny jestem jednak, że czeka nas jeszcze wspaniałe, promienne życie. Tak. Tak wierzyliśmy. Byliśmy przekonani. Ja myślę, że to było jednocześnie jakąś siłą napędową. Ja zresztą muszę powiedzieć, że niemal do ostatniego dnia, do ostatnich tygodni wojny, kiedy już ja ciągle wierzyłem i chyba każdy z nas, że będzie żył i że będzie dobrze. Zima powróciła. Spadł dziś obfity śnieg i złapał znów solidny mróz.
Nie można się w żaden sposób od tego zimna odczepić. Nie mówiąc już o głodzie. W resorcie dowiedziałem się, że zostałem oficjalnie mianowany przez Podlaskiego grupowym. W mojej grupie będzie też Nadzia. Wieczorem, jak grom, gruchnęła po getcie wiadomość, że wysiedla się natychmiast jeszcze 15 tysięcy osób. Po 1000 osób dziennie. W zastraszającym tempie poczynam tracić resztki sił. Z rana prawie że zemdlałem, gdy znosiłem pomyje. A do końca daleko. Czytam, ale uczyć się prawie że nie mogę. Ledwo parę słówek angielskich. Mam teraz między innymi wyjątki z dzieł Schopenhauera. Filozofia z głodem. Też niczego sobie. Całkowita dezorientacja. Wysiedlenia w toku, a tu resorty otrzymują ogromne zamówienia i pracy jest na kilka miesięcy. Mama ledwie może chodzić, więc cała robota spadła na mnie i na Nadzie. Wieczorem generalne mycie i czyste, świeże łóżko. Jak przed wojną. Ojciec wziął mi przed świętami kawałek chleba, przez co nie mówię doń do dzisiaj. Niczego sobie charakter. Wstydzę się przed duchem Schopenhauera. Jeszcze nie paprałem się tak w gównie. Zgarnęliśmy na jedną kupę wszystkie nieczystości. Lane na całym podwórzu przez całą zimę. Teraz wózki gminne mają to wywieźć. Nowa moda powstała w getcie. Gotuje się i je kartofle z łupinami. Podobno zysk na ilości i na wartości. Trochę dziwny smak, ale prędko się przyzwyczailiśmy. W domu znów awantury. Ojciec bierze całe kilogramy kartofli do resortu, gdzie je sobie gotuje. Mama jak zawsze milczy, narzeka. Ja niby nie chcę się mieszać i wszystko jest naelektryzowane. Nie ma już opału. Poszło na porąbanie jedno krzesło z kupionych niedawno. Wczoraj wieczorem dostałem okropnych zawrotów głowy, które trwały całą noc i nie ustąpiły cały dzień. W resorcie ledwie trzymałem się na nogach. Wyszło dziś rozporządzenie, że od poniedziałku zostają wysiedleni wszyscy Żydzi z Niemiec i Czech, nawet ci, którzy pracują. Na ulicy rozpoczął się handel odzieżą, której nadmiaru na gwałt pozbywają się Niemcy i Czesi. Nie chcą pieniędzy, lecz żywność. Tymczasem chleb kosztuje 200 marek. Kilogram kartofli 25 marek. Znów rozpoczął się w getcie kompletny głód. Pieniądz nie ma już prawie żadnej wartości. Chleb kosztuje 400 rumek. Kilogram kartofli 50 rumek. Zupa resortowa 10 do 15 rumek. Ilość zgonów w getcie poczyna znów wzrastać z niesamowitą szybkością. Ludzie puchną i codziennie spostrzega się kogoś nowego z charakterystycznymi torbami pod oczyma. Ceny szaleją. Wściekłem się dzisiaj tak, że poszedłem o 6 na koncert na Krawieckiej, który odbywa się tam co sobotę dla tych, którzy są całkiem syci i dla tych, którzy są całkiem głodni. Na półtorej godziny człowiek oderwał się od zmysłowej rzeczywistości getta. Matka niknie w oczach.
Nadzia ma ciągle do czynienia z wrzodami, a mnie powinszował dziś mój współgrupowy, Rywek z Koczylas, że się wypasłem i pod oczyma mam już solidne woreczki tłuszczu. A więc stajemy już w kolejce na Marysin, na cmentarz. Sytuacja staje się okropna. W resortach praca prawie że utknęła, szykują się strajki, bo nikt nie ma już sił pracować. A jednak Rumkowski zdecydował się wydać rację przed 15. Zamknął gębę chcącym strajkować. Zdąży wysłać przez ten czas Żydów niemieckich, więc uniknie handlu żywnością. Wreszcie napełni kasy pieniędzmi. Wszystko pięknie, tylko że do środy, a dla nas na przykład do soboty, bo dopiero w ten dzień nasza ulica odbierze rację, wielu ludzi wyciągnie kopyta właśnie z powodu wstrzymania racji. Sytuacja wewnętrzna w domu staje się znów okropna i niezwykle naprężona. Ojciec po 2 tygodniach względnego spokoju, podczas których dzielił sobie chleb na równomierne dzienne porcje, wczoraj pożarł swój cały bochenek chleba, a dzisiaj te 0,5 kilograma, które ma dodatkowo od mamy i od Nadzi. Przy czym okradł je na wadze na 10 dekagramów. Dzisiaj wyjął przydział kiełbasy, pożarł na ulicy przeszło 5 dekagramów, które potem każdemu brakowały do wagi. Otrzymawszy w mleczarni litr serwatki, który daje się na całą rodzinę, ugotował go sobie i wyżłopał. A jako, że nie ma już co gotować, idziemy wszyscy spać bez kolacji. Słyszałem dzisiaj w tajemnicy rozchodzącą się wiadomość, że przywieźli podobno do getta paczki z bielizną i rzeczami, które mają jakoby... Jakoby urwa się. Jest dla mnie całkowicie jasne, że tam miał być, tam musiało być. Jakoby należały do ludzi te rzeczy, którzy zostali wywiezieni w poprzednich miesiącach, o których losie nie widzieliśmy. I teraz już wiemy, skoro rzeczy zostały przesłane, to ci ludzie zginęli. Brakuje tylko kilku dni, zapisów z kilku dni. To są znamienne dni. Po pierwsze dlatego, że byłoby uzupełnienie tego zdania, o którym mówiłem, ale również dlatego, że jeżeli mnie pamięć nie myli, w tym czasie dotarło do getta zamówienie komendanta obozu zagłady z Chełmna, Kulmhof, do fabryki metalowej w Łodzi, ażeby wykonała młyn, wielki młyn do mielenia kości. Zrozumiałe. Ostatnia moja wypłata wynosiła 24,66 runek. Podobno kilogram cukru kosztuje już tylko 40 marek, a chleb 100 marek. I tak upływa lato. Zbliża się zima. Mijają lata, mija młodość, siły i życie, a wojna trwa. Żadnych widoków na zmianę nie ma. W resorcie napisałem dziś pod wpływem mego fatalnego samopoczucia majaki konającego z głodu. Parę stroniczek, zwierzeń i majaczeń. Ta ciągła walka nadziei z rozpaczą dobija mnie ostatecznie. Pod względem odważania i podziału robi się w mieszkaniu coraz ostrzej. Najwięcej subiekcji z ojcem, oszukującym w miarę możliwości wszystkich
i uważającym się sam za najbardziej oszukiwanego. Marzę już o końcu wojny z jeszcze jednego powodu. Aby stać się nareszcie samodzielnym i rozpocząć własne, nowe życie. Bez kłótni i wrzasków domu rodzicielskiego. Byłem dziś u Newtka Radzynera, który ciągle ma nadzieję, że pozyska mnie z powrotem dla swej działalności. Starał się łagodnie mi wmówić, że nie mam czystego sumienia, jeśli teraz siedzę nic nie robiąc. Ale gdyby on wiedział, jak mnie to teraz wszystko mało obchodzi. Nawet czytać już nie mogę. A o pisaniu to nie ma w ogóle mowy. Czy też poczuję się jeszcze kiedyś sobą? W pełnym znaczeniu tego słowa? W domu nie ma już prawie nic do gotowania. Podstawę wszystkiego stanowią liście. Jestem tak bardzo osłabiony, że całymi dniami leżę jak nieżywy. Nic nie czytam, ani niczego mi się nie chce. Powolne umieranie zaczyna się. Czuję się dziś fatalnie. Zwłaszcza dlatego, że jestem pod wrażeniem coraz liczniejszych wypadków wśród moich kolegów i koleżanek, zapadnięcia na najpopularniejszą w getcie chorobę, na tak zwaną wodę w płucach. Podwyższona temperatura, kłucie, czasem kaszel, poty, prześwietlenie, cienie wnęk znacznie powiększone, zaciemnienie szczytów, zastrzyki, lekarstwa, wreszcie szpital i cmentarz. Coraz liczniejsi, coraz bliżsi i wszystko w coraz szybszym tempie. I czyż można w takich warunkach nie postradać cierpliwości albo zgoła zmysłów? A inni żrą i nie boją się śmierci z wycieńczenia i gruźlicy. Rozgraniczenie wciąż większe, bezczelniejsze i jaskrawsze. Przypomina mi się wypowiedziane podobno w zeszłym roku przez Rumkowskiego zdanie, że wszystkich uratować nie może. Więc zamiast narazić całą ludność getta na powolną śmierć głodową, uratuje przynajmniej górne 10 tysięcy. Byłem dziś u Newtka, z którym coraz bardziej się rozumiemy i coraz bardziej zdecydowanie i świadomie oddalamy się od siebie. Życie jego podporządkowało się idei. Nic poza nią dla niego nie istnieje. Dawna nasza organizacja młodzieży szkolnej rozwinęła się przez ten rok kolosalnie. Newtek naturalnie na czele, samodzielny i krytyczny wobec innych autorytetów w getcie. Po wojnie wszystko się okaże. Może pod wpływem szczególnie złego samopoczucia, połączonego z jakimś natchnieniem, napisałem dziś w resorcie dość mocny, zdaje się, wiersz żydowski Ja chcę żyć oraz kilka stroniczek do alarmu. Podobno wysiedlają ogromną ilość Żydów z Warszawy, 10 tysięcy osób dziennie. Prezes tamtejszy popełnił podobno samobójstwo. W każdym razie takiej katorgi jak my warszawianie nie przebyli. A u nas jeszcze nie koniec. Biorę od kilku dni powieści polskie w wypożyczalni. Za 2 marki miesięcznie. Albowiem nic innego nie mogę już czytać. Mam teraz 2 tom sagi rodu Forsythów, Galsworthiego. Czytam też już od dłuższego czasu Budenbroków, Thomasa Manna. W oryginale. Zaproponował mi dziś Lolek Milgrom objęcie nominowanej posady urzędniczej w Arbeitsansatz. Szuka się jednostek względnie przynajmniej wykształconych i inteligentnych. Zgodziłem się na jego propozycję natychmiast.
Pracowałem już dzisiaj jako urzędnik gryzi piórek. Pracuje się tu od 7:30 do 4:00. Jestem bardzo zadowolony, albowiem mam wreszcie upragniony spokój. Nie ma też więziennej atmosfery resortu. Nie ma krzyków, nie ma tyle kurzu. Pierwszy dzień nowego, 4:00 z kolei, roku wojny przyniósł już nad ranem okropną wiadomość o opróżnieniu przez Niemców wszystkich szpitali w getcie. Przy ładowaniu chorych działy się dantejskie sceny. Ludzie wiedzą, że idą na śmierć. Niemcy żądają wszystkich dzieci do lat 10, starców powyżej lat 65 oraz chorych, kalek i niepracujących. Panika na mieście niebywała. Biuro meldunkowe po sporządzeniu listy zostało zapieczętowane. O 4:00 przemawiali na placu strażackim Rumkowski i Warszawski, naczelny kierownik wielu resortów. Powiedzieli, że ofiara z dzieci i starców jest musowa, że nic nie udało się zrobić i że proszą o nieprzeszkadzanie w przeprowadzeniu akcji wysiedlenia. Łatwo im było mówić, gdyż udało im się uzyskać od Niemców zwolnienia od wysiedlenia dzieci kierowników resortów, policjantów i diabli wiedzą kogo jeszcze. Moja ukochana matka padła ofiarą krwiożerczej bestii germańskiego hitleryzmu. Ojciec po badaniu matki, gdy ta latała jak szalona po całym domu, błagając lekarzy o darowanie jej życia, zajadał zupę, którą ukrywający się u nas krewni zostawili na kuchni i wyjmował cukier z ich torby. Ucałowała każdego z nas na pożegnanie. Wzięła torbę z jej chlebem i kilkoma kartoflami. Zmusiłem ją, żeby to zabrała ze sobą. I poszła szybko na swój tak okropny los. Jest niby w rezerwie, ale nasi dygnitarze oddadzą najzdrowszą rezerwę za swoje kalekie protekcje. Przeklęty kapitalistyczny świat. Ojciec, którego przez noc sumienie widocznie trochę ruszyło, poleciał z rana do 2-3 znajomych po pomoc. Ale naturalnie nic nie wskórał. Mama, jak siedziała, tak siedzi. Lamenty, płacze i ryki spowszedniały już tak, że nie zwraca się na nie prawie żadnej uwagi. Co mnie obchodzi płacz innej matki, gdy mnie zabrano moją mamę? Chwilami dostaję takich dreszczów i skurczów serca, że wydaje mi się, jakbym dostawał obłędu czy delirium. Mimo to nie mogę odwrócić uwagi wewnętrznej od mamy. I nagle, jakby rozdwojony, znajduję się w jej mózgu i ciele. A godzina ich wysiedlenia zbliża się. Ratunku znikąd. W tym miejscu urywa się dziennik. Urywa się to, co my mamy. Ale ta wielka szpera, ona jest wyjątkowa, ponieważ już z selekcji są podani ludzie przed wywózką, ale przedtem bez selekcji całymi rodzinami byli wywożeni od 15 stycznia. Ponad 70 tysięcy ludzi z getta, to jest olbrzymia część tego getta, tej ludności została wtedy wysiedlona. Ale w jakim sensie następuje stabilizacja samego getta? Ono przybrało status obozu pracy,
a więc uznane zostało za pożyteczne i w jakimś sensie była to również zasługa zarządcy niemieckiego, a więc Bibowa. Temu zależało na tym, żeby mieć coś, gdzie można się oprzeć, żeby uniknąć wyjazdu na front. Wyszła dziś racja na ostatnią dekadę listopada. Przy tej okazji solidnie się pokłóciłem z ojcem, który już rację zdążył wyjąć i przy rozważaniu moc brakowało. Powiedziałem mu wszystko, co o nim sądzę i za co go nienawidzę. Mało sobie z tego robi. Gwałtowne wybuchy między mną a ojcem stają się coraz częstsze. Biuro jest dla mnie rajem, a godzina pójścia do domu napawa mnie lękiem i obrzydzeniem. Dziś ledwie nie doszło do walki między mną a ojcem. Doprowadził mnie do tego, że rzuciłem weń kilkoma plasterkami rzodkwi, której nie dał mi spokojnie zjeść. Zależy mu na każdej okruszynie i łupinie. Słowem, człowiek zupełnie upadły. W domu coraz brudniej, zimniej i wilgotniej. Ojciec zaś jest już niemożliwie owszony i brudny. Od przyjścia z więzienia nie mył się jeszcze ani razu. Ja się jeszcze trzymam. Nadzia już się zaraziła. Dostałem dziś 30 dekagramów konserwowanego mięsa w biurze. 1/3 puszki. Wprawdzie mówili, że trzeba przegotować to mięso, ale myśmy w domu je zjedli wprost z puszki. Jadłem konserwy mięsne po raz pierwszy w życiu. Dostaniemy znów w biurze po 5 kg kalarepy. Aby dalej. Byle do wiosny. Okazuje się teraz, że ojciec nabawił się w więzieniu świeżby, którą cały czas hodował, kładąc wszystko na karp wszy. Po rozbiciu na opał jedynego drewnianego spośród 3 naszych łóżek, Nadzia zmuszona jest spać z ojcem w większym z łóżek i naturalnie nabawiła się tej szatańskiej choroby. Gdy zaczynają wieczorem rwać skórę na sobie na skutek okropnego swędzenia, przechodzą mnie ciarki. Dostałem dziś nareszcie talon na buty, na który byłem podany już od 2 miesięcy. Skorzystać z niego na razie i tak nie mogę, bo nie mam pieniędzy. Ostatni dzień starego roku. Uroczyście obchodzony w Polsce wieczór sylwestrowy. W getcie znów panoszy się głód, a warstwy możniejsze bawią się w najlepsze. Także wyżsi urzędnicy naszego biura urządzili sobie dziś solidną wyżerkę. Będzie wódka, zupa, babki, sałatka i kiełbasa. A cóż dopiero u tych prawdziwych władców? Banda Gertlera, warzywnicy, policja, kripowcy, gestapowcy, furmani, piekarze. Wszystko słowem, co obżera się w getcie z oficjalnych i nieoficjalnych źródeł. Wszystko to może teraz hulać. Ojciec upadł wczoraj bardzo nieszczęśliwie i nie mógł pójść do pracy. Musiałem z rana zameldować o tym w resorcie. Ojciec pracuje tam teraz jako portier. Jutro będzie lekarz. Noga ojca okazała się złamana w kostce i lekarz wypisał kwalifikację do szpitala chirurgicznego na gipsowanie. Na razie nie nałoży nawet żadnego opatrunku. W domu tymczasem znów naprężenie. Ojcu się zdaje, że nikt o niego nie dba i nie chcemy go ratować. Zapomina o swoim zachowaniu, gdy brano mamę na stracenie. Byłem dziś znów po buty. I tym razem kupiłem sobie parę hasyckich sztybletów. Ale musiałem do tego mieć protekcję jednej ze sprzedawczyń, która okazała się starą znajomą mamy. Zapłaciłem 16 marek po uzyskaniu rabatu. Ojciec ma już zagipsowaną nogę.
ale będzie jeszcze kilka dni w szpitalu. Ciągle przysyła prośby o jedzenie. Nadia posłała mu 25 dekagramów chleba, które mu zwykle daje. I na tym koniec. To nie jest ojciec, dla którego warto zdrowie oddać, jak to nasza nieszczęsna mama uczyniła. Moja święta, kochana, niezapomniana w żadnej chwili dnia i nocy mama. Zdążyłem sobie już w moich sztyblecikach nogi odmrozić. I teraz chodzę jak kaleka. Wstąpiłem po pracy do Turbowicza, u którego pożyczyłem nasz ostatni szkolny podręcznik hebrajski, aby trochę poczytać w tym języku, który poczynam zapominać. Muszę przyznać, że ja tego nie pamiętam, ale faktem jest, że dzięki mojemu ojcu nasza biblioteczka domowa była dość zasobna w książki hebrajskie i wydaje mi się, że wtedy on pożyczał również u mnie książki berżyskie hebrajską. Tak przypuszczam. Ledwo chodzę przez tę przeklętą ranę na nodze, ale w domu nie mogę usiedzieć. Ze świeżbą coraz gorzej. Mam już pełno strupów na ciele i męczarnie moje są okropne. Byłem dziś u lekarza. Zapisał mi maść do smarowania całego ciała i maść do smarowania członka. Maść na nieszczęście jest brązowa i uczyniła ze mnie murzyna. Cierpiałem dziś katusze w biurze ze wstydu z powodu mych murzyńskich rąk. Bądź co bądź, w nocy spałem dobrze i bez spędzenia. Ojcu jest coraz gorzej, a tu znikąd ratunku. Czytałem dziś po południu w biurze wyjątki z mojego alarmu. Podobało się wszystkim bardzo, tak pod względem ujęcia, jak i tematu. Ojciec jest na wszystko obojętny. Dyszy ciągle. Mówi bardzo mało i coraz mniej je. Chociaż żołądek ma zupełnie w porządku. Lekarz, który miał dzisiaj być, nie przyszedł. Nadia była u niego po południu i przyrzekł przyjść z samego rana. Mój nieszczęsny, potężny niegdyś ojciec umarł dziś o 4 po południu. Doktor przyszedł dopiero o 11:30 i stwierdził całkowite osłabienie mięśnia sercowego. Zapisał zastrzyki ze strychniny do natychmiastowego zastosowania. Ale w żadnej aptece w getcie nie ma już od pół roku zastrzyków. O 3:00 zostałem z ojcem sam w mieszkaniu. Nagle około 5:45 ojciec poprosił mnie, abym mu poprawił poduszki. Uczyniłem to, ojciec pochylił głowę i leżał bez ruchu, oddychając bardzo nieznacznie. Patrzyłem nań z mojego łóżka bezustannie i naraz zdawało mi się, że przestał oddychać. Przez parę minut nie wierzyłem. Zdrętwiały ze strachu. Gdy Nadia przyszła, rzuciła się z krzykiem i płaczem do ojca, ale było już za późno. Posłaliśmy po wujka, który przyszedł przed wieczorem. Więcej z rodziny nikt się nie zjawił. Z rana wujek załatwił formalności u lekarza i w wydziale pogrzebowym, a około 1:00 obmyto ojca według rytuału w mieszkaniu, podczas czego leżałem odwrócony do ściany. Zaś o 3:00 przybył karawan. Na cmentarz poszedł wujek i Chaim Erster. Wieczorem nikt do nas nie przyszedł i znów zostaliśmy na noc sami. Zostało nam po ojcu 1 kg chleba, serek, 3 łyżeczki cukru,
i około 2 dekagramów oleju. Z tego nie sprzedajemy nic. Dziś o 6:30 Rumkowski przyjechał z Siennickim do naszego wydziału, aby osobiście klasyfikować urzędników. Ze mną miał Rumkowski dość długą rozmowę, po żydowsku naturalnie, w litwackim dialekcie. Zdawał się znać nasze nazwisko. Zaś gdy powiedziałem mu, że byłem najlepszym uczniem, powiedział, że to Niemca nie obchodzi. W rezultacie kazał Siennickiemu zapisać, że mam zostać w biurze. Gorączka moja ciągle nie ustępuje i ciągle nie mogę pozbyć się mych strupów i resztek podrażnienia skóry. Odmrożony palec też się nie goi i muszę wlec się w trepach, co zabiera mi pół zdrowia. Nie mamy już wcale brukwi w domu i gonimy resztkami kartofli. Oby tylko starczyło do nowej racji. Spotkałem Monika Wolfowicza. Powiedział mi, że mówił wczoraj w mojej sprawie z jakimś referentem z Sonderabteilung, starym znajomym moich wujków z Palestyny, który przyrzekł się postarać o wtrynienie mnie do policji. Aż mi się dusza uśmiechnęła na samą myśl. Przyjęcie do Sonder to prawie jedyna szansa na uratowanie zdrowia. Oby tylko się udało. Żadnej odpowiedzi z Sonder na razie nie mam. Rozpocząłem dziś tłumaczenie wojny imperialistycznej Lenina z żydowskiego na polski. Idzie jak po maśle. Czuję się fatalnie. Gorączkę znów mam większą. Tłumaczę Lenina i czytam. Idę na 3 miesiące do piekarni. Spotkałem Monika Wolfowicza. Powiedział mi, że Chaim otrzymał już listę, na której ja figuruję i że w tych dniach otrzymam przydział. Nie mogę dojść, skąd się wziąłem na tej liście do piekarni. Po południu dostałem zawiadomienie od Wołkówny, że prośba moja o pracę w piekarni została pozytywnie załatwiona i że w najbliższym czasie otrzymam przydział pracy. Czyżby to Moniek załatwił u Wołkówny? Z polityki nic nowego. Tak. I tutaj kilka znaków zapytania. Zarówno odnośnie do samego dziennika, jak i wszystkim, i to może nawet równie ciekawe, co do losów Dawida. Przyznam szczerze, że nie wiem, co się wtedy stało. Ja byłem gdzieś indziej, nie miałem z nim już kontaktu żadnego, ale widzę z tego, że inni moi koledzy klasowi mieli z nim kontakt. Zresztą wzmianka o tym, że przepisuje dzieło Lenina, daje mi w 100% dowody na to, że otrzymał on za to jakieś wynagrodzenie od Niutka, a więc od naszej organizacji, więc jednak jakieś tam związki istniały. Ale najważniejsze, czy się dostał do piekarni? Czy mógł się troszeczkę pożywić, troszeczkę odżywić, troszeczkę użyć swoim głodowi? Normalne. To są normalne zwycięczenia z głodu, z tuberkulozy. Moje